Cześć, witam was drodzy widzowie. Mamy dzisiaj znowu ciekawą dystrybucję, która się nazywa eLife. To jest Enlightenment, taka coś pomiędzy normalną dystrybucją Linuxa a wesołym miasteczkiem, bo to różne efekty działają, jak widzicie, ten Cairo dog jest animowany, tak jak w Macintoshu. No i sporo jest tutaj różnych ciekawostek typu właśnie efekty dźwiękowe, jak to się ma na tle innych mniej więcej. Tak to wygląda. Sobie powiększymy. I numer 15 i live. Mamy tutaj Vocal Screen, FFmpeg, Cheese, Audacity, Yoshimi, Gimp, Inkscape. Nie ma LibreOffice. W zasadzie tutaj możemy napisać, że to jest, że ma Abiwet i Gnumeric. To chyba tym. OK, i ma też disks, ale coś nie chce się otwierać ten programik disks. Mniejsza o to. Całość jest, trudno powiedzieć, no niewątpliwie jest to fajna zabawa, użytkowanie tego. Ma oprócz programów jeszcze różne takie pliki. Typu jakieś tam przykłady. Muzyczka jakaś. Obrazków, no to nic aż takiego. Jakieś tam przykłady wideo. Które no, można sobie pooglądać. Paradise or Oblivion. The choice is ours. Ale najciekawsza rzecz to jest tutaj po prostu to samo środowisko jest śmieszne czy zabawne. Jest trochę gierek różnych. Grafika GTCam, Inkscape Shotwell, Junior, link do Dropboxa, Sylphid, no właśnie, Abiwet, Ignometric, Settings, takie rzeczy, właśnie te disks. Age Top, zobaczymy. Ładnie to wygląda.
Prawdopodobnie te różne dźwięki to też można sobie poustawiać. Ma sporo różnych takich tematów, themes. Można sobie pozmieniać to i to na bieżąco podmienia. To jest zabawne. To jest ciekawe. Now establishing data link. Accessing. Please input command codes. Command codes verified. Systems online. Holodeck 3 program is ready. Enter when ready. Taka futurystyczna dosyć zabawka. Program ready. Aha. CairoDoc. Program ready. A, no właśnie, jest VLC. Też o tym zapomniałem. Jeszcze z takich fikuśnych to jest ten E13, też jest zabawny. Trochę z wodotryskami. Font jest nie, też nietypowy jakiś. O, i dźwięki też. Tutaj też jest normalne takie menu. W miarę normalne, czy normalniejsze. Gierki. Także jeżeli ktoś nie zna tej dystrybucji, to polecam sprawdzić, bo jest to ciekawe i inne niż standardowe nasze wydania różnych smaków Ubuntu. No i to na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do jutra. Cześć.